Cześć, witajcie na kanale AliceArcade.pl. Jak przede mną widzicie, są dwie paczki. Jeżeli chodzi o te paczki, w jednej jest płytka. Nie wiem, jak ona wygląda w rzeczywistości, bo zamawiałem. To jest ta płytka, którą będę podpinał do goteka, a dokładnie do tej skrzyneczki, co zrobiłem sobie z tym wyświetlaczem. Jest to płytka, którą zrobiłem. Zamówiłem sobie, że stworzyłem w programie, wysłałem do tej firmy, no i mi wysłali. Wysyłka trwała 13 dni dokładnie po zapłaceniu. Oczywiście na tej stronie macie po zalogowaniu się, widzicie wszystkie dane, co się dzieje z tą płytką i wszystko jest fajnie informowane, jesteście informowani na koncie. Zobaczymy, jak to wygląda w rzeczywistości. Jestem bardzo podniecony, że tak powiem, bo lubię otwierać takie rzeczy, co sam stworzę. A w szczególności, jak nie mam do niej takiego dostępu bezpośredniego. Muszę czekać na coś. Także zobaczymy, jak to wygląda. Czy nic nie popierdzieliłem w środku? No jest, jest. W środku nic nie ma. Nie ma już nic. Dobra. 13 dni czekałem. Jest to właśnie dosyć, myślę, że dobry czas oczekiwania. Są jakieś dane? Nie, nie ma tu żadnych danych, tylko są jakieś różne pierdółki. To jest fajnie opakowane, bo to jest hermetycznie spakowane. Otwieramy, nie ma na co czekać. Jest to większa płytka, więc tych płytek jest mniej. Tu jest, powinno być chyba 10. Teraz policzymy, ile tego jest. Sama płytka, części mam. Będzie mi się łatwiej robiło to. Już mi się podoba. Już mi się to jakość tego naprawdę jest coś pięknego. Wyciągamy. Dlaczego 10? A jakoś tak nie opłaca się zamawiać powiedzmy jednej sztuki, bo i tak musicie zamówić 5 sztuk, więc 2, 4, 6, 8, 10. Dokładnie, jest 10 płytek. No i patrzmy, jak to wygląda. No powiem wam szczerze, jakość jest. Super to wygląda. Teraz kwestia, czy to wszystko będzie ładnie pasować i jak to będzie się układało. Tu jest, zobaczmy sobie, bo ja teraz zmieniłem, tutaj będę miał raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, dziesięć utworów, będzie 20. Czekajcie, ja sobie pozwolę przynieść. Odepnę od goteka, mało specjalnie na wierzchu. Wam pokazuję, to będzie tutaj wszystko. Także popatrzcie, wiadomo, tu będzie plątanina kabli, no ale żeby to stworzyć, to trzeba zrobić coś takiego programem. Zobaczymy, czy coś tutaj właśnie nie pomieszałem. Także super, ja już się cieszę, już jest fajnie. Jeszcze sobie zobaczę, bo mi dojechały. Tutaj to mam, tak, tutaj mam takie różne części. I tu jest gniazdo. 20 jest tutaj. Czy samo gniazdo będzie pasować? A powinno. Także jest coś takiego. Sorry. O, i elegancko pasuje. Samo gniazdo już można lutować. Także zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Jak to wszystko się poskłada. Dokładnie to będzie tak, to będzie wyświetlać, to będą dwie diody, rzeczywiście zmieniłem, bo było to inaczej w starym projekcie. W starym projekcie dioda była tutaj i tutaj, ale dałem jedną koło drugiej. Ten napis sobie, to wszystko jeszcze pudełko będę zmieniał, także to tak to wygląda. Tu jeszcze mogę pokazać wam, jak znajdę, a znajdę, bo mam na wierzchu jeszcze USB. Mam USB, bo też sobie zamówiłem, tylko to akurat zamawiałem, to też idzie z Chin, tylko z tej firmy, a to zamawiałem przez słynny portal Ali. Czy to będzie pasować? O, musi, jak może nie pasować? Patrzcie, jak elegancko to będzie wyglądać. Nie jestem szpecem w tym programie, ale nawet dla laika można to ogarnąć. Ja sobie tu podpisałem Rotary Encoder na przykład, prawda, tu mamy ten wyświetlacz, to możemy sobie wszystko pozmieniać. Jeżeli dopłacimy, to nie będziemy mieli tego numerku na płytce, ale to jest tak naprawdę
tylko szczegół, to będziemy to robił po prostu na zarobek, to można by było się pokusić, ale na razie mam tych płytek 10, wszystkich nie wykorzystam, ale chyba, że coś będę wycinał na laserze, zobaczymy, może się coś stworzy, może coś się sprzeda, zobaczymy, może ktoś będzie zainteresowany tym projektem. A jeżeli jeszcze raz pokażę, płyteczka fajnie lśni aż. Także fajnie, bo mamy grube ścieżki, wszystko, nic mi się tutaj nie, tak powiem, nie rozleje. Gniazdo jest fajnie, także to już jest. Już się bardzo cieszę, to jest pierwsza sprawa. Teraz sobie muszę zrobić miejsce na coś większego. Tutaj zdarłem tylko naklejkę adresową i otwieramy na szybko. Czekajcie. Tu jest raz. Tu paczka jest trochę wgnieciona. Mam nadzieję, że tam w środku jest dobrze dospakowane. Ja wiem, co w środku jest, zaraz wam powiem. Wytłumaczę. Przepraszam, raz tego wszystkiego chyba coś się tam nie nagrało. Dobra, nagram tak z ręki na szybko. Dobra. To wyciągnąłem wszystko z tego pudełeczka. Czyli mamy ten assist, tu mamy rurę. Mamy trzy te końcówki. Już teraz wiem, czym one się różnią, bo nigdzie nie widziałem. Dla mnie na zdjęciu to tak było troszeczkę źle opisane. One są, wysokość jest inna i ten wypust jest troszeczkę dłuższy. Te są takie same. Jeżeli chodzi o otwór, to też nie widzę różnicy. Jak widzicie. I dodatkowo, co jest ważne, z czego ja się bardzo cieszę, bo zastanawiając ten zestaw, miałby nie być zasilacza. A zasilacz jest. Jest to zasilacz 12-amperowy, 12-woltowy, 3 ampery. Zabiera 36 W maksa, tak? Jest to oczywiście wtyczka europejska, no i końcówka taka standardowa, jak do laptopów. Dodatkowo dostajemy oczywiście tą rurę. Tu mamy nóżki, które się odkleja i kleje się to i to się w te otwory daje. Wtedy nam nie skacze to. Działa to wszystko, bo już sprawdzałem, bo jak mi się po prostu nie uruchomił. Znaczy skasowało mi się coś, nie wiem co tam się stało. A przepraszam, jeszcze tu są takie szybki. Myślałem, że mi się nagrywa, ja się nagadałem, a się okazało, że tylko część mi się nagrała. Są tu te szybki, które się wymienia w laserze. Zaraz pokażę, o którą chodzi. Tylko sobie tu robię porządek. Wam pokazuję. O. Dodatkowo jeszcze kupiłem taką specjalną blachę. To jest grubość 2 mm. To jest 1 cm kwadrat. O blachę. To znaczy blachę. To jest filtr taki specjalny, że ten laser mogę bez okularów tutaj pracować, chociaż nie poleca się. Ja mam okulary, oczywiście też kupiłem w takim sobie fajnym etui. Kiedyś pokażę wam. Także to będzie wymienione w ten sposób. To się wyciąga, tu się wsadza, to jest taka mała śrubka. I jeszcze o tej śrubce powiem, bo konstruktorzy troszeczkę źle zrobili, bo jak jest tam oryginalna śrubka, tu jest śrubka, która jest w zestawie i jest tu napisane, już wam pokazuję, special screw for filter glass. Tak? Chodzi o to, że ona tutaj na końcu ma taki plasticzek, tamta tego nie ma i często gęsto, jak się wsadza ją do środka, ta śruba gdzieś była w tym miejscu i po prostu ona lubiła pękać, po prostu pęka na pół, tu idzie ślad i nie ma tej szybki. Ona, to jest akurat wersja, do mojego modelu są trzy wersje, w sumie cztery, jeszcze jedna jest gdzieś tam schowana. Gdzie ja to pudełko dałem, jeszcze wam zaraz pokażę taką, teraz tak z ręki nagrywam, ale tamto mi się nie nagrało i jeszcze jest coś takiego. Bo to jest do kilku wersji, zaraz wam pokażę jakich. Tu się nawet coś obarwiło, nie wiem, czy tak ma być. Dlatego i tak nie jest ok. Nie będę tego używał w ogóle, bo to nie jest do mojego modelu. Już mamy tutaj kluczyk do odkręcenia tego. No sam, jeżeli chodzi ten wspomagacz tego powietrza, no to jest pompka, prawda, coś jak do akwarium. Tu mamy on off, tu mamy wejście na zasilacz, jest jakiś, nie wiem, jakiś, o, widać nawet w środku jakieś części, jest to do powietrza. Tu jest wylot, czyli wsadzamy,
zasilacz odkręcamy i jedzie. Oczywiście musimy to dać te nóżki, bo bez tych nóżek no, będzie nam to skakać, latać w ogóle. Nie jest to takie dosyć głośne, chociaż zaraz jeszcze przerwę na chwilę i wam włączę ten, jak to chodzi. No bardzo cieszę się z tego zasilacza, bo cena jaka była, to była bardzo fajna, ale z tego co się próbowałem dopytać, to po prostu no gościu twierdził, że nie ma tej, nie wiem, czy mnie nie zrozumiał, bo to w Czechach było na Allegro, ale przez Czechy szło zamawiane i akurat było zasilacz, ja się bardzo cieszę. No zasilacz nie jest jakiś może superowy, ale 12V 3A. Tego też nigdzie nie ma, jeżeli chodzi nawet na stronie głównej, jaki jest zasilacz w tym, dlatego ja to kręcę już chyba któryś raz, film, jakieś zdjęcia wrzucę na pewno, bo nie mogłem się dopatrzeć, jaki jest zasilacz. Wszystkie filmy są w języku angielskim, dosłownie jest ich kilka. Ja wam zaraz to uruchomię. Ja się bardzo cieszę i z tego, bardzo cieszę się z tych moich płytek, które dojechały. Także będę sobie to pomału sklecał. Może gdzieś na weekendzie coś się da zrobić. Zobaczymy. Także ja to będę zaraz testował. Włączę wam zaraz tą pompkę i zobaczymy, jak to w rzeczywistości. Te nóżki jeszcze powsadzam i żeby było. Zobaczycie, jak to głośno chodzi. Moim zdaniem jest ok przy takiej pracy, także zaraz wracam. Nóżki zamontowane, to tak jak mówię, to jest tylko się wsadza w te otwory. Zasilacz podpięty, samo urządzenie chodzi tak. Ja tutaj sobie tam możemy oczywiście kontrolować moc tego przepływu. Teraz jeszcze jest drganie, bo jest na tym tym. Na blacie samym, że tak powiem, pustym od spodu, to jest najgłośniej, jest ok. Nie lata to po w ogóle, bo to jest na mocne, na najmocniejszym tym. Rurkę też podpiąłem. Te rurki oczywiście sobie można tam zniwelować, tak, ona nie musi być aż taka długa. Gdzie jest coś tu? O, tu jest rurka. Także powietrze idzie, możemy to pchnąć. Także urządzenie działa, super, ja się bardzo cieszę, że to się będzie grzać, jeszcze nie wiem, zobaczymy, to jest kwestia pewnie pracy, jeszcze wam tylko pokażę, coś mi tu pod spodem wala w manualu, to tego mi nie pokazuje tak za bardzo, to powinno być, no to jest, te dwa, ten jest jeden, To jest. To są dwie sztuki. Tutaj mamy dwie sztuki. Śrubokręt to jest. Te skrów są. Skrów śrubki to jest. Nie wiem co to jest, bo tego nie widziałem. Zasilacz. No i pompa, tak? Można powiedzieć. O, można pompa powiedzieć, tak? I to są od różnych modeli. Po angielsku wam pokazuję. Jest i mój model X7 Pro. Atomstax X7 Pro. Jak to wymienić, to jak widzicie, jest to banalnie proste. Tu jeszcze coś jest opisane. Aha, jak to. Aha, numer 1 jest z tym, numer 2 jest z tym oczkiem. Można powiedzieć, też jest to banalnie proste. I tu się kończy, że tak powiem, już po angielsku, to będzie po niemiecku. Także tu jeszcze wam pokażę, jak, żeby gdzieś nie szło pomiędzy tymi rolkami. Żeby gdzieś górą tam nie zasłaniać czegoś, żeby się coś nie blokowało, żeby nie ścisnąć za bardzo, żeby to nie było skrzywione, przerwane, no wiadomo, no nie będzie wtedy to pompować. Tu już mamy to samo, tylko po niemiecku. Także super sprawa, zobaczymy, będziemy testować, będziemy wycinać. Będę chciał to użyć do wycinania, powiedzmy, paneli. Będę chciał to użyć też do stworzenia właśnie już, że tak powiem, w innych kształtach niż czy ja to tam tutaj dam, nie dam jeszcze, w innych kształtach niż odepnę panowie sobie tutaj. Trochę bałagan tu zrobiłem, czekajcie. Nie wiem, dobra, przejdźmy sobie to tutaj. O, coś takiego będę mógł wyciąć w lepszych kształtach, to będzie bardziej schowane. Także super, tu jeszcze wam się pochwalę, zamówiłem śrubki do Amigi. Tu są jeszcze goldpiny, które można wsadzić, zalutować i do środka wsadzać też inne cuda typu Arduino, jakieś tam
fajne, ciekawe rzeczy, USB-ki, to co Wam pokazywałem, także moja Amiga na razie jeszcze w rozsypce, wszystko jest tutaj, także ja się z Wami żegnam i trzymajcie się, do następnych filmików, hej!